Cześć, słuchasz podcastu Hello zdrowie, jak chorować i nie zwariować. Rozmawiamy w nim sobie o życiu z chorobą fizyczną, i nie ukrywam, że więcej jest o życiu niż o chorobie. Ja nazywam się Ania Harko, jestem psycholożką, terapeutką, też choruję. Zapraszam, przed nami piękne spotkanie. Zaprosiłam cię dzisiaj zuza do spotkania i do rozmowy o ciele w chorobie. I jak myślę, jak Ciebie przedstawić, to zaraz oddam Tobie głos, bo ja chcę jedną rzecz powiedzieć. Chcę powiedzieć, Twoimi słowami zresztą, jesteś osobą, która przywraca do ciała. Tak mi powiedziałaś kilka dni temu. I dlatego tutaj dzisiaj się spotykamy. Powiedz więcej, proszę o tym. Zoza Sikorska-Borowska. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Dzięki za zaproszenie. Tak, pracuję z ludźmi. Jestem praktyczką i pracuję. Przywracając taką cielesną perspektywę do życia ludzi. Czasem mówię też, że do kultury, bo rzeczywiście zdarza mi się też współpracować w jakichś projektach niem, artystycznych, troszkę innego typu. Natomiast generalnie koncentruję się na pracy indywidualnej i prowadzę warsztaty. Zajmuję się taką pracą przez świadomy ruch, oddech. Jestem trenerką świadomej pracy z ciałem i języka ruchu. Języka ruchu. I tak myślę, że dzisiejszej rozmowy nie możemy inaczej zacząć niż od pytania o to, jak, jak, jak jesteś w ciele, jak jesteś, co, co, co u ciebie słychać w ciele. A, cieszę się, że, że o to zapytałaś. Wiesz co, teraz czuję się tak dosyć osadzona w nim. Mam super krzesło, na którym mogę się bujać i to jest taki ruch, który bardzo lubię. On jest i kojący, więc jakieś um, delikatną tremę um, mogę sobie tutaj przyjemnie ukoić i pobujać, więc no jest tutaj fajne światło, więc też czuję się bezpiecznie. Poza tym bardzo cię lubię, więc <laughs> to też sprzyja. No, tak czuję delikatnie tremę gdzieś tak w okolicach splotu słonecznego. Aha. Gdzie jest ten splot słoneczny? E, ten mój dzisiaj. <laughs> tak wiesz, końcówka żeber, tu gdzieś jakoś tak, gdzie zaczyna się brzuch i w sumie czuję, że to schodzi trochę w dół. Tak w okolice pępka Aha. spływa ta, ta trema. Okej, okay. Ja też mam coś około pępka. Coś, co interpretuję jako. To jest takie ściśnięcie jakieś, ale to jest. Interpretuję to jako sygnał, takie podniecenia, chyba, <laughs> przed naszą dzisiejszą rozmową. Rozmawiać sobie będziemy dzisiaj o ciele w chorobie. Mm. I. To jest temat ogromny, i myślę, że jeszcze chciałabym zrobić takie zastrzeżenie dla osób, które nas słuchają, które liczą, że coś ciekawego padnie dla nich w tej rozmowie. To chcę powiedzieć, że robimy ją z całym takim szacunkiem dla różnorodności doświadczeń ciała w chorobie. I z całą świadomością tego, że Choroby są różne, że inaczej się odczuwa ciało w różnych chorobach, że osoba, która ma diagnozę jednej choroby onkologicznej, będzie odczuwała inaczej niż z inną chorobą onkologiczną. Na innym etapie choroby, na innym etapie leczenia, osoba, która ma chorobę chroniczną w stanie jakby opanowanym, będzie inaczej ze swoim ciałem, niż osoba, która akurat ma zaostrzenie albo dowiedziała się o jakichś nowych powikłaniach. Inaczej będzie osoba z diagnozą stwardnienia zanikowego, bocznego, inaczej osoba z epilepsją i inaczej osoba z niewidolnością nerek. Tą całą różnorodność doświadczeń chciałabym, żebyśmy miały z tyłu głowy, ale jednak, żeby nas też nie blokowała w tym, o czym dzisiaj mówimy. I proszę też słuchaczy o taką wyrozumiałość, dlatego że, że o czym mówimy, że niektóre rzeczy mogą się nie, nie stosować wprost do twojego doświadczenia, ale myślę, że i tak coś tutaj w tej rozmowie dla siebie możesz, możesz znaleźć. Mhm. Powiedział Michel Henry, francuski filozof, bardzo piękne słowo, że zdrowie to jest cisza narządów. Piękne sformułowanie. Jakoś dla mnie ono ma znaczenie, bo pamiętam ten moment, kiedy choroba weszła w życie tak wyraźnie i zaczęła domagać się uwagi poprzez ciało, właśnie. Ciało zaczęło krzyczeć, ciało zaczęło mówić, gadać. I gada cały czas. I słyszę to od wielu osób, z którymi mam do czynienia, i czytam o tym w jakichś dokumentach antropologicznych, na przykład też. Gdzie badane są wypowiedzi osób chorych, ciało staje się tematem hmm. w chorobie, a nawet życie dla niektórych osób zawęża się do ciała. Nie wiem, czy to było pytanie, hmm. ale, ale liczę, że jakoś, że jakoś może być naszym punktem wyjścia. Hmm. Tak, ta cisza narządów to rzeczywiście takie piękne zdanie, choć mi od razu przychodzi do głowy, że. Tam wcale tak cicho nie jest, i y, nawet kiedy ich nie, y, nie odczuwamy, kiedy y, jesteśmy y, zdrowi, to tam się przecież bardzo dużo dzieje. Y, jakoś, ja mam y, raczej tak o tym myślę jako o takim dosyć dynamicznym świecie. Natomiast jak słyszę ten cytat, to myślę sobie, że to jest trochę o tym, że, że to jest taki moment, ta cisza, kiedy wszystko działa mniej więcej tak, jak zostało zaprojektowane, żeby działało i, no i nie domaga się też jakiejś opieki czy zainteresowania, leczenia. O, ładny cytat. Ale ta cała sytuacja powoduje, że osoby chore mogą doświadczać tego ciała jako czegoś obcego, czegoś wrogiego, czegoś zagrażającego. Hmm nawet mówi się, wiele osób ma taką metaforę uwięzieni w ciele, to jest w ogóle tytuł książki mm -hmm. na temat doświadczenia w ciała w chorobie, uwięzieni w ciele. I chciałabym, żebyś, żebyś do tego się jakoś odniosła. Jak, jak, jak ty to postrzegasz, że to ciało staje się wrogie? Nawet ostatnio mi jedna osoba powiedziała, która od wielu lat żyje po, przeszcze żyje po przeszczepie, powiedziała, że ona przez wiele, wiele lat, kilkanaście czy nawet więcej, walczy ze swoim ciałem. I tak ja, mój pierwszy odruch był taki, Kurczę, to nie jest chyba, jakby to nie o to chodzi, w tej, jakby to nie jest adaptacyjna postawa z punktu widzenia psychologii, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, przecież to po przeszczepie się dzieje. Twoje mhm. ciało walczy cały czas o to, żeby odrzucić ten organ obcy, a, a, a ty musisz walczyć ze swoim ciałem, żeby to się nie wydarzyło, więc mhm. to jest nawet na tym poziomie. Jak Ty to widzisz? Tak, no rzeczywiście, tutaj się odnosisz do tej um, ważnej też. Perspektywy mojej praktyki i mojej pracy kwestii, jaką jest język, jakim mówimy o ciele. No, jakby język jest super i też jest bardzo ważny w tej, w tej pracy, właśnie z ciałem, przez ciało, bo pozwala nam konceptualizować, urefleksyjniać, jakoś zna szukać znaczeń, tak? Więc on jest bardzo, bardzo ważny. Natomiast bywa też. Myślę sobie pułapką, bo tak jak obserwuję siebie, ludzi, z którymi pracuję, to jednak my mamy dosyć ubogi język, taki dotyczący ciała i doświadczeń cielesnych. A jak. Słyszę tutaj o, o tych określeniach, walczę ze swoim ciałem, o tym uwięzieniu. Ja też to znam z, czy z siebie, czy z innych osób. Nie? Bardzo często padają takie zdania, typu ciało mnie zdradziło, tak. ciało mnie zawiodło. To też jest dosyć częste. To myślę sobie tak, że po pierwsze to jest. Dosyć naturalne, że w sytuacji zagrożenia, dużego strachu, lęku, no, dzieje się coś takiego, że się trochę oddzielamy, dysocjujemy, jakoś się tak od tego ciała chcemy odciąć, trochę wychodzimy na zewnątrz, żeby spojrzeć trochę na sytuację z szerszej perspektywy, może. I z jednej strony to jest zupełnie naturalny mechanizm. Wydaje mi się, że problemem jest ten moment, kiedy już moglibyśmy, Zacząć do tego ciała wracać Aha. i zacząć znowu nim być, z nim być, przy nim być, słuchać go, współpracować z nim, a utykamy w tym odcięciu. I myślę, że język trochę to utknięcie może wspierać, bo tak jak powiedziałaś na początku, to jest dla mnie bardzo ważne, że. Ja też nie lubię i staram się nie używać takich generalnych test. Każdy ma swoje doświadczenia bardzo, bardzo indywidualne. Natomiast myślę sobie, że warto sobie zadać pytanie w takiej sytuacji. Nie? OK, posłuchać tego swojego języka, kiedy choruje. To posłuchać tego, w jaki sposób ja o ciele myślę, w jaki mhm. sposób ja o ciele mówię, czy w jaki sposób piszę, jeśli, jeśli ktoś wprowadzi jakiś dziennik, bo to może być istotne. I, I teraz to może być taki moment do zadania sobie pytania: Dobra, okej, okay, ale czy ja naprawdę mam takie poczucie, że moje ciało mnie zdradziło? Jakby, czy to jest tylko jak, jakiś, jakaś taka kalka językowa, której używam, bo ona bardzo łatwo wchodzi? I jak to jest u mnie? Nie? I czy ja chcę zostać w takim miejscu i w takiej relacji z moim ciałem? Czy... Bo też jak o tym mówimy, to jak ja słyszę takie określenia, że ciało zdradziło, czy ciało zawiodło, no to myślę sobie, że żeby zdradzić czy zawieść, to najpierw musi być jakaś obietnica. To mhm. najpierw musi być jakaś umowa. Mhm. A w życiu trochę tak jest, że no, nie ma takiej umowy, że nie będziemy chorować. Mhm. Nie ma takiej obietnicy. Raczej jest Przeciwnie. Przeciwnie. Nie? Obietnica, że kiedyś pewnie zachorujemy tak. i kiedyś pewnie umrzemy. Tak, na pewno. <grym> <grym> I myślę sobie, że, że to też jest jakoś istotne, żeby zobaczyć, czy ciało jest wrogiem, który mnie zawiódł. No bo to zaraz, to mieliśmy takie, czy miałam takie oczekiwanie, że moje ciało będzie niezniszczalne, wiecznie młode, kompletnie, totalnie odporne na środowisko, na sytuację, nie wiem, czy społeczną, czy moje uwarunkowania jakieś biologiczne, genetyczne. Nie? I mhm. wydaje mi się, że śledzenie, obserwowanie tego swojego mhm. języka może być też takim ciekawym elementem tego bycia mhm. w chorobie. Mm -hmm. Odnajdywania siebie w tym ciele, w y, chorym też. Tak, tak. I zadawania mm. sobie pytań, właśnie mm. o to, y, no nie, jak, jak, czy to jest kalka, mm -hmm. czy, y, czy ja mm -hmm. tak czuję, czy Wiesz, chcę zostać w tym miejscu? Y to jest bardzo ciekawe, to co, to, co mówisz, ale mam taką myśl trochę, trochę w kontrze do mm -hmm. tego, muszę ci powiedzieć, bo jednak pewna obietnica może jest, bo jest obietnica, że się ze starzejemy. Znaczy że jest jakieś mm -hmm. następstwo, wiesz, faz życia, jest jakiś proces, który jest naturalny. Rośniemy, rozwijamy się, dojrzewamy, starzejemy się, umieramy, a tutaj choroba zaburza ten naturalny rytm cielesnego rozwoju, mm -hmm. że wchodzi ona za wcześnie, że ona jakby to są sam, te same procesy, które normalnie w życiu byśmy odczuli, ale tutaj proces jakiejś degeneracji, jakiegoś rozstawu słowa, nie? To są słowa, wiem, że one są nacechowane, ale, ale coś się zmienia, coś się, coś się kończy, coś, się, coś przestaje działać, coś się rozpada, coś znika, coś staje wycięte, coś, coś stracimy, i to wszystko się dzieje wcześniej. I myślę, że to jest też taki ważny problem, że to moje ciało, wiesz, ciało moich rówieśników ma działające nerki, a moje ciało yy, nie bardzo. Tak, zgadzam się, zgadzam się z tym, co yy, mówisz, i myślę, że dlatego. Yy, Bardziej byłabym za tym, żeby zadać sobie pytanie, uh -huh, uh -huh. przyjrzeć się temu językowi i trochę potraktować go też jako, jako jakąś wskazówkę dla siebie. A kiedy mówisz teraz y, o jakiejś takiej niezgodzie czy stracie, myślę, że absolutnie to jest też coś takiego, przy czym warto zostać, też przy czym trzeba pobyć, przy czym y, co, co też jakby warto pobadać. Nie? I y, y, nie tylko może od takiej. Intelektualnej strony czy nawet emocjonalnej, ale też znowu ciało, jeśli będziemy z nim w kontakcie, może też, też być takim dobrym medium do tego, żeby przy tych emocjach, które towarzyszą doświadczeniu choroby, pobyć też na takim głębszym może trochę poziomie, mm -hmm. niż tylko tym. Um, emocja, mm -hmm. jakaś interpretacja, mm -hmm. nie? możemy też trochę się w to zanurzyć, jeśli jesteśmy gotowi, jeśli to jest dla nas ok, bezpieczne, mm -hmm. jeśli tym, mm -hmm. tego chcemy. Tak. Tak, bo to co, to, co mówisz, to, co ja do ciebie przed chwilą powiedziałam, to było na tym poziomie intelektualnym. To nie było, mm -hmm. to nie było sięgnięcie do ciała, oczywiście, bo mm -hmm. używam języka, ale, ale na nasz, w naszym wewnętrznym świecie my możemy jakby trochę odpuścić ten intelektualny sposób opisywania, który zawiera w sobie najczęściej ocenianie mm -hmm. jednak. I wejść w bezpośrednie doświadczenie tego, jak nam jest w ciele. Bez tego, okej, okay, to co się zepsuło, albo bez tego, yy, że to boli, to znaczy, że będzie coraz gorzej i niedługo się zepsuje, mm -hmm. jakby upraszczając. Jasne. Ale żeby skierować uwagę w to miejsce, yy, jakby w ogóle w ciało, tak się trochę zakorzenić. Może o tym trochę, bo wiem, że z tym pracujesz. Mm -hmm. yy, ja również. Ale tak. <laughs> może opowiedzieć o tym, jak ty, jak ty, to, jak ty to zrobisz i, czo, i co można odnaleźć w tym doświadczeniu bezpośrednim ciała. Mm. Najpierw bym się odniosła do tego co powiedziałaś o tym intelektualnym okay. kawałku. Jestem za tym, żeby w, też w pracy przez ciało on był obecny i żeby jakoś szukać miejsca dla wszystkich tych naszych zasobów, wszystkich naszych kawałków i łączyć je. Gdzieś tam myślę, że chodzi o, o takie szukanie pewnej spójności, odzyskiwanie tego zasobu, jakim jest ciało, no bo tak się nieszczęśliwie, dosyć moim zdaniem, złożyło, moim zdaniem nieszczęśliwie, że, że akurat od tego, Ciała, dosyć jesteśmy odcięci z różnych powodów. To jest temat na całą inną e, rozmowę. Więc, jakby przywracanie tego ciała może być formą pogłębienia doświadczenia, ale to nie znaczy, że eliminujemy, czy dobrze jest wyeliminować ten kawałek intelektualny. Jakoś do tego chciałam się mm -hmm, odnieść. Mm. Natomiast, jak, jak, jak pytasz o to, w jaki sposób. Bycie w ciele, czy przywracanie tej świadomości ciała, może jakoś przywracać do tego bezpośredniego doświadczenia, mm -hmm. no to wiesz, właściwie to zupełnie wprost, no bo to, co dzieje się w ciele, jest teraz, w tej chwili. Jeżeli mam taką możliwość, żeby um, poczuć to, co się dzieje w tym momencie w moim ciele, jak um, mogę zacząć od, od tego, um, w jaki sposób czuję swój ciężar. Czy w jaki sposób czuję się w tej przestrzeni, tak jakąś. Oczywiście to jest w zależności od sytuacji, to może być, mogą być bardzo różne sekwencje, praktyk, ale mogę mm, poczuć, tak naprawdę wyjść trochę z tego intelektualnego właśnie y, wiru słów i zobaczyć, ok, Czuję teraz znowu mocno czuję swój brzuch, czuję, że y, jakoś. Y, Straciłam kontakt z moimi nogami. Jestem bardzo przy górze hmm. swojego ciała, dlatego że mówię, dlatego że w tej chwili, tak, moja głowa jest bardzo aktywna, patrzymy na siebie. Okej, okay, może mogłabym przywrócić swoją świadomością trochę ten, to odczuwanie drugiej połowy mojego ciała, tej, tej dolnej. Okej, okay, mogę postawić stopy na ziemi, mogę też poczuć moje pośladki mocniej oparte o, o krzesło. I zobacz, że nawet w takim drobnym przykładzie, który teraz się pojawił, może w nim jeszcze mogłabym zauważyć, że jestem dosyć przejęta tą sytuacją, też staram się dać z siebie coś najlepszego, trochę mnie to stresuje, tak? Jeszcze jest taki komponent emocjonalny, i że jakby odwołując się do ciała, jakby mogłam zauważyć, Swój wielowymiarowy stan. Nie? Jak się czuje moje ciało, z czego to wynika, bo bardzo szybko mi to przyszło. No tak, czuję górę, dlatego że mm -hmm. jestem, jestem tutaj, gadam, patrzę na ciebie, jestem bardzo wysoko. Okej, okay. jak odzyskam trochę czucie dołu, to poczuję się um, trochę większej równowadze. Mm -hmm. A wtedy mogę też zauważyć, jak ja się emocjonalnie czuję i może czego potrzebuję w tej sytuacji. Mm -hmm. Drobny przykład, łatwiej jest mi to zrobić teraz na sobie po to, żeby właśnie nie uogólniać na temat osób, które e, mają bardzo różne historie. Nie? I z, z każdym taka praktyka w, w każdym momencie może wyglądać troszkę inaczej. To, co powiedziałeś, że ciało jest teraz. Mm. Właściwie jak się zastanowimy, to ja się tego uczyłam, ja tak pracuję z pacjentami, jak próbujemy jakby odkryć to teraz, jak przy, przywołać to teraz do świadomości, a czasami to jest bardzo ważne, bo, 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 bo niektóre osoby są naprawdę swoje jakby zaprzątnięte nie wiem, niepokojami o to, co będzie kiedyś, albo jakimiś takimi trudnymi myślami związanymi z tym, co było, które, które sprawiają, że są nieobecne w swoim bezpośrednim doświadczeniu. I ciało jest z jedną z pierwszych rzeczy, rzeczy nie, czegoś, jedną z pierwszych czegoś, po które sięgam. I mam takie ćwiczenie, które, które dla większości osób ono w ogóle przynosi bardzo dużą taką ulgę, spokój. Zauważyłam, to jest bardzo proste ćwiczenie, i to chodzi o, o zaobserwowanie trzech rzeczy z poziomu sensorycznego, które do nas docierają. I to, to może być dźwięk, to może być jakieś wrażenie takie dotykowe, to może być zapach, chyba jest najtrudniej z zapachem w ogóle. I fajnie jest to robić w każdym momencie swojego nie wiem, dnia codziennego, nawet przy błahych czynnościach, bo to tak fajnie sprowadza do tego doświadczenia właśnie w ciele, bez tej konieczności takiego, że oceniania, czy mi jest dobrze, czy mi jest niedobrze, czy muszę interpretować te sygnały, które, które płyną. Tak, ono jest fajne to ćwiczenie, bo jeszcze mm, to, to jest trochę takie spektrum pomiędzy moim doświadczeniem mm. wewnętrznym a tym zewnętrznym. Tak. Czyli jak tak. ja zmysłami odczuwam mm. bodźce płynące z tej, tak. z, mm, z tej rzeczywistości zewnętrznej. Jestem tak. i przy sobie, tak. i Tutaj, w tym miejscu. Tak. O, ale w tym to bez studio. ciała to nie byłoby możliwe. To też jest ciało. Tak. W tym sensie, że to jest. Tak, tak, jak najbardziej. Organ odbioru sensorycznego. Nie wiem, że nie powiedziałam mm. źle. <laughs> tak, ale też chodzi o to, że, że zobacz to zakorzenienie jest mm. w ogóle takie bardzo wtedy. Mm, nie wiem, jakoś szerokie znowu, nie? A, że, że zarówno mm. jestem, w, do, do siebie się odwołuje, ale też do tego, do tego otoczenia, w którym jestem, które. Mm, Okej, okay, może moje myśli o przyszłości, jakieś scenariusze mniej czy bardziej prawdopodobne, one mnie stresują. Natomiast odwołując się do rzeczywistości w tej chwili, no, mam dach nad głową, jestem oparta. Właściwie jest dosyć bezpiecznie. I tutaj może, jeśli o tym mówimy, to ja bym też o takim, powiedziała, ćwiczeniu, które mhm. trochę jakoś mi się. Jakoś przychodzi mi do głowy, kiedy o tym powiedziałaś, że w ogóle kiedy jesteśmy w sytuacji takiego zamrożenia, nie? odcięcia od ciała, bo właściwie w ogóle odcięcia od rzeczywistości, od ciała, mhm, m, jesteśmy zamrożeni. W jakimś trudnym doświadczeniu na przykład, albo w jakiejś sytuacji szoku tak, takiego. Na, mhm. na przykład, czasem przedłużające się mhm. jest to, to zamrożenie. Mhm. No? To, to, co może pomóc jakoś z niego wyjść, to jest um, taka orientacja w przestrzeni. To jest trochę to, o czym Ty mhm. mówisz, ale generalnie bardzo powolne rozejrzenie się, możesz to zrobić nawet teraz, żeby wolno, ruszając w lewą, w prawą stronę głową, też patrząc do góry, do dołu, zorientować się, gdzie ja jestem. Nie? Czy ta przestrzeń jest duża, czy mała? Jakie tu jest światło? Okay. Jaka jest podłoga? Właściwie dopiero teraz zauważyłam, że jest to jakaś wykładzina, jest miękko. Jakie są dźwięki? Takie zorientowanie się w przestrzeni bardzo naturalny mechanizm, które, który może nam pozwolić, badając przestrzeń, otoczenie, dać taki sygnał ciału jest bezpiecznie. I do tego rozglądania się, tego orientowania się w przestrzeni warto to zrobić powoli, też niekoniecznie bardzo wyostrzać wzrok. Dosyć miękko, e, można dołożyć te zmysłowe bodźce, o których powiedziałaś. To jest super ćwiczenie dla wielu osób, pewnie nie dla wszystkich, które można zrobić na przykład w poczekalni pod gabinetem lekarskim. Ja na przykład boję się procedur medycznych, e, łącznie z takimi banalnymi jak e, pobieranie krwi. Mam 37 lat, boję się pobierania krwi. <laughs> I to jest coś takiego, takie ćwiczenie, które mi pomaga. Bo ja naprawdę się tego boję i naprawdę potrafię być bardzo spięta i zestresowana. To oczywiście bardziej skomplikowane procedury medyczne tylko bardziej mnie stresują. Więc wykorzystanie tej chwili, czasem to jest dłużej niż chwila, w poczekalni na to, żeby rozejrzeć się, zbadać tę przestrzeń, zorientować się w niej, zobaczyć kto jeszcze jest ze mną. Zrobić to powoli, miękkim wzrokiem, może naprawdę być pomocne. Mhm. Pamiętam, że kiedyś mi opowiadałaś też o tym właśnie, o budowywaniu bezpieczeństwa, czy budowaniu własnego takiego bezpieczeństwa w kontekście procedur medycznych, w kontekście tego, jak się poddajemy tym różnym procedurom i że tak, że mówisz nawet chyba konkretnie o konkretnej osobie, z którą pracowałaś mm. i o tym, że, że to pomaga też budować zaufanie do lekarzy. I wiesz, ja często się spotykam z osobami, które doświadczyły w ogóle takich traumatycznych zetknięć z medycyną poprzez jakieś takie inwazyjne procedury, bardzo nieprzyjemne, bardzo jakieś takie na wielu poziomach nieprzyjemne. I myślę, że to jest, że to jest trudno, że znowu, bo powiedz ty to, powiedz ty to. Ja pamiętam, jak mówiłaś, ale nie chcę tego teraz wkładać w swoje usta i zamiast ciebie mówić. Rzeczywiście procedury medyczne mogą być wręcz traumatyzujące i um, to jest bardzo trudne doświadczenie dla nas z perspektywy cielesnej, Jakaś ingerencja, też taka konieczność poddania się komuś czemuś jakiemuś systemowi, jakiemuś człowiekowi. Oddajesz swoje ciało. Oddajesz swoje ciało, oddajesz swoje zdrowie, oddajesz mhm. swoje życie. To jest bardzo trudne doświadczenie. I ja rzeczywiście pracowałam z taką osobą, która była w procesie najpierw badań, potem miała operację, no, generalnie, cały proces, nie chcę tu zdradzać zbyt wielu szczegółów, natomiast um, to też była osoba, która doświadczyła no, takich um, bardzo trudnych spotkań z lekarzami um, jeszcze przed tymi badaniami. Ona w ogóle trafiła też do mnie, dlatego że czuła, że coś jest nie tak. Ale te diagnozy lekarskie właściwie były takie, że nie, nie, wszystko jest w porządku. I ona postanowiła poszukać um, właśnie jakoś takimi technikami relaksacyjnymi, medytacyjnymi. Chciała popracować nad tymi swoimi objawami. Oczywiście moją reakcją na to, też moją rolą w takiej sytuacji jest to, żeby taką osobę. Zachęcić do pójścia do lekarza jednak dania szansy jeszcze tak takiej, takim no właśnie temu systemowi medycznemu. I zresztą okazało się to bardzo wskazane w tym przypadku, bo udało się postawić tę diagnozę i udało się, z tego co wiem, to w efekcie to, 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 to mogła być nawet procedura taka ratująca życie. Ja. Zgodziłam się pracować z tą osobą no, pod warunkiem, że będzie pod opieką lekarzy i w tych procedurach medycznych, i ustaliłyśmy, że to, co może być jakoś pomocne, to taka praca właśnie w obszarze odbudowywania kontaktu ze sobą, po to, żeby czuć lepiej swoje granice mieć może w związku z tym trochę więcej siły do postawienia tych granic. W sytuacji takiej medycznej, tak, no znowu tak generalizuję, ale to bywa bardzo pomocne i potrzebne, nie? żeby podrążyć, żeby powiedzieć, że kurczę, nie wiem, nie podoba mi się w jakiś sposób, ktoś się do mnie zwraca, tak, że... Postawienie tak, granic, no, tutaj tak, tak. mogłabym mnożyć przykłady, więc tak właśnie trochę balansuję pomiędzy bardzo szczegółowymi jakimiś e, e, przykładami, a, a jakąś generalizacją. Ale no, gdzieś tam w ogóle to czucie swoich granic e, i doświadczenie tego, że to ciągle jest moje ciało, moje zdrowie, moje życie. Ja mam prawo o siebie dbać, sobą się opiekować e, i też wymagać pewnych rzeczy, takich na przykład jak szacunek. Nie? No, to jest cały taki obszar, w którym praca przez ciało może pomagać. Drugą stroną, drugim takim fragmentem tego, o czym mówię, tego, tych granic i yy, bycia przy sobie jest też to, żeby być w stanie zaufać lekarzowi, lekarce. Mhm. Czyli takie trochę znalezienie czy znajdowanie, bo to pewnie za każdym razem, w każdej sytuacji wymaga znowu wrócenia do siebie i sprawdzenia: okej, okay. Gdzie jest ta. Gdzie, gdzie jestem ja, moje granice i to, o co ja chcę sama zadbać, a gdzie jest to miejsce, w którym ja okay, jestem gotowa oddać się w ręce tej lekarki, tego lekarza. Mm -hmm. Puścić trochę skąd się. Tak. Tak mówiąc językiem ruchu. Mm -hmm. Oprzeć się mm -hmm. oprzeć się na tym, na tym łóżku, na tym krześle, na tym lekarzu, na tym systemie, na tej medycynie, która bardzo wiele potrafi zdziałać, i przecież jest nam bardzo pomocna. Jeśli miałabym powiedzieć o jakimś nie, ćwiczeniu, które można zrobić, mm -hmm. chciałabyś, żebym to, no, tak. które można zrobić przed pójściem do lekarza, to taka. Prosta rzecz, jak na przykład oklepanie całego swojego ciała. Można to zrobić, może będzie dźwięk w mikrofonie. Tak, to jest w ogóle coś. Um, no, tak, można poczuć granice całego swojego ciała, ale też trochę przywrócić się z, ze stanu jakiegoś zamrożenia, lęku, który może się przed taką wizytą pojawiać, do. Do rzeczywistości, do sprawczości, do siebie, więc oklepanie całego ciała. Od góry do dołu, od dołu do góry. To są oczywiście różne szkoły, niektórzy będą mówić, że koniecznie od dołu do góry. Myślę, że tak jak jest możliwe w danym momencie, super jest to zrobić. Można to zrobić też, jeżeli. To jest też bardzo ważny aspekt. Czy ja chcę się oklepać i czy chcę zrobić to używając pięści, bardzo delikatnie, czy chcę to zrobić delikatnie, otwartą ręką, czy może ja chcę się pogłaskać dzisiaj i to znowu trochę sprawdzając, jaki jest mój emocjonalny stan i czego ja potrzebuję, mogę dostosować taką drobną rzecz związaną z tym nie wiem, ćwiczeniem, z tą praktyką, żeby też jakąś swoją ważną potrzebę zaspokoić, mm -hmm. nie? I to głaskanie, ten ruch głaskania może dzisiaj będzie mi dużo bardziej potrzebny niż yy, oklepanie, takie mm -hmm. bardziej żywiołowe, mm -hmm. nie? Oklepanie taką gotowość wzbudza, tak, tak. a pogłaskanie to takie ukojenie, opieka. opieka. Mhm. Dodanie do tego słów w myślach, powiedzenie, yy, kiedy, nie wiem, głaszczę, oklepuję swoją rękę, powiedzieć, to jest moja prawa ręka. To jest yy, moja szyja. Prawa część mojej szyi. To jest mój prawy policzek. Mówienie tego do siebie w trakcie tej praktyki może pomóc. Zarówno od takiej strony, żeby myśli w tym czasie nas z praktyki nie zabierały i żebyśmy nie zaczęli robić to mechanicznie, ale to też jest budowanie takiego wewnętrznego poczucia: to jest moje ciało i to jest moje zdrowie. To jestem ja ja też w tych różnych sytuacjach medycznych mam coś do powiedzenia, mhm. a jednocześnie idę tam, bo chcę zaufać, no przecież chcę sprawdzić, chcę o siebie zadbać. Więc to jest takie, myślę, bardzo delikatne i różne osoby mają różne doświadczenia, więc znowu bardzo to trzeba do siebie mhm. dostosowywać. Ale, wiesz, ja po inne sięgałam, In, inną, nie wiem. Figurę, ale w podobnym kontekście, teraz, teraz sobie to przypomniałam. Ja zwykle robię z, z, z pacjentami coś takiego, że proszę ich, żeby swoim ciałem no, pokazali, jak, bo ich ciało to wie, bo nasze ciało to wie, jak nam jest, kiedy jest nam źle. I tak, jak robimy taką żywą rzeźbę z siebie, to wiele osób bardzo podobno przyjmuje postawę. I to jest najczęściej taka skulona, pochylona postawa, czasami jakieś pięści zaciśnięte, taka postawa właśnie takiej mobilizacji, ale takiej negatywnej znaczy takiej mobilizacji, żeby, nie wiem, walczyć na przykład, albo, albo się, no, taka embrionalna też, nie, chronić siebie. I są, a potem proszę, żeby pokazały te osoby, jak nam jest, kiedy jesteśmy jakby dobrze ze sobą. I to jest najczęściej postawa. Znaczy, to jest zawsze. To jest ta postawa, jest zawsze taka sama. Ona ma oboczności. Jest otwarta przede wszystkim. To jest postawa otwarta, gdzie piersi idzie do przodu, gdzie jest wyprost. To jest tak, okej, okay, jestem gotowa, <grych> wiesz. Tak. Otwarte dłonie najczęściej. Często to jest stojąca postawa, często to jest w ogóle w ruchu. I ja yy, w ogóle zaczęłam to stosować wiedząc o tym, że nasze ciało. Jakby pokazuje to, to zaczęłam to odwracać i sugerować przed trudnymi wyzwaniami, które się zdarzają w życiu ludzi, na przykład w kontekście medycznym. Ja mówię, to, to, żeby spróbować sobie zmienić tę postawę przed wejściem i zobaczyć, jak będzie. I to coś zmienia, to robi coś takiego, że ja jestem. Ja już nie idę do tego lekarza jak taka ofiara, pochylona, skulona, na którą grady spadają, tylko. Że jestem bardziej obecna, jestem bardziej partnerska, jestem bardziej taka świadoma. No, nie wiem, można pewnie, ja tu mówię, jakieś swoje interpretacje, można samemu tego doświadczyć i zobaczyć, jak to będzie. Ale rzeczywiście to jest, to jest też coś takiego, jakiś podobny, podobny kierunek, no nie? Poszukiwania. Tak, to, to mm. wyrażanie stanów mm -hmm. ciałem, mm -hmm. to też jest bardzo mm, głęboki <laughs> i, i piękny, i też jakoś bardzo. Taki dostępny proces. Fajnie jest wtedy być z drugą osobą. Niekoniecznie z terapeutką, terapeutą. To może być, nie wiem, przyjaciel, przyjaciółka. Też ktoś, komu to pokażemy, z kim, z kim będziemy mogli to, o tym chwilę porozmawiać, kto być może będzie mógł też wejść w ten nasz ruch, w ten nasz kształt. Myślę, że to, to o czym mówisz, odnosi się bardzo do tej. Całości, dualnej całości naszej psychiki i naszego ciała. To jest ze sobą połączone i sprzężone, więc w naszym ciele bardzo widoczne są nasze stany psychiczne. W naszym ciele mówię o oddechu, mówię o postawie, mówię o ruchu, tak? To jest kilka różnych warstw. Natomiast tutaj przychodzi mi do głowy jeszcze taki wątek, że my wkładamy naprawdę bardzo dużo wysiłku, żeby te nasze wewnętrz wewnętrzne stany ukrywać. Taką naszą ekspresję ukrywać. Znaczy, żeby świat nie zobaczył, że ja jestem zła. Nie? Więc ja powiem, nie, wszystko w porządku. Mhm. Chociaż przytrzymując tak, mięśnie, tak. żuchwy. Fizjologicznie ja nie jestem w stanie tej emocji, tego komponentu emocji fizjologicznego ja i tak nie, nie opanuję. On, on działa bez mojej woli. Natomiast to, co mogę opanować, to ekspresje. No i też jakieś takie właśnie... Taką świadomość, co to było, nie? takie na, na, nadawanie znaczenia. Czyli ja mogę sama odciąć się w ogóle od tego, że. Że mam faktę, że nie ekspresji. jestem zła. A. Tak. A. mogę A. opanować A. ekspresję, mogę opanować ekspresję i nawet świadomość tego, co czuję. Natomiast to fizjologiczne pobudzenie tam będzie cały czas. Dlatego, mm, tak mówię o takich różnych komponentach emocji, nie? o takich warstwach emocji. Dlatego sięgnięcie do ciała. I sprawdzenie, wow. Ok, ale ja mam ściśnięty brzuch. Ja mam ściśnięte pięści. Ja mam wstrzymany oddech. Ok, czy serio wszystko jest w porządku? Właściwie to chyba jestem zła. Albo, no to też jest takie bardzo ogólne określenie. Może, może coś bardziej jeszcze subtelnego, albo um, złożonego się we mnie dzieje. Jasne, ale generalnie sięgnięcie do ciała to jest odniesienie się do tego, do tej reakcji, nad którą my nie mamy kontroli. A my naprawdę, ze względu na kulturę, w jakiej żyjemy, po prostu jesteśmy mistrzami w naprawdę bardzo usilnym y, ukrywaniu własnej ekspresji. Wiesz, to się dzieje, nie wiem, na poziomie y, jakby wokalnym, nie? Tego, co, y, jakie dźwięki my wydaj wydajemy, jakich nie wydajemy. My się ciągle cenzurujemy. Czy, nie wiem, pewnie nie wszyscy, ale wiele osób. Nie? Pewnie każdy może sobie zadać pytanie teraz. I właściwie, po co to jest? Czasem na pewno pomocne, jasne, można to mhm, wybrać. Ale czy zawsze? Ale, jakie, jak cały pytanie, czas? jakie pytanie sobie za mamy zadać? Ja sobie zadam zaraz. To pytanie o to, co cenzurujemy w ekspresji t w, danym czy czy, czy, czy mm -hmm. w danym momencie? Czy cenzuruję ekspresję w danym mm momencie? Czy się zastanawiam nad tym, że no na przykład ta kamera, a, mm -hmm. która jakoś tam tutaj stoi i mnie filmuje, czy w związku z tym ja się będę zastanawiać, mm -hmm. powstrzymam swoje ręce przed gestukulowaniem, które jest moim, no jest jakąś taką naturalną moją ekspresją. Mm -hmm. Oczywiście mm -hmm. wiele osób. Nie wiem, jakbym szła na jakąś wielką konferencję chciała bardzo profesjonalnie wypaść, może ktoś by mi doradził, żebym tego nie mhm. robiła. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak. Natomiast w takim codziennym życiu, czy to jest mi potrzebne, mhm. czy ja naprawdę muszę powstrzymywać to bujanie się na tym świetnym mhm. krześle, na którym m, naprawdę y, cudownie można się bujać no, i dobrze tak. bardzo tak rozmowę się buję. <laughs> tak. Tutaj, y, wiesz, co zauważyłam, że im bardziej jestem w kontakcie z drugim człowiekiem, takim prawdziwym kontakcie i im bardziej jestem zaangażowana w coś, co jest dla mnie ważne, wartościowe, tym mniej się cenzuruję. No właśnie. Bo wtedy to nie ma znaczenia. I przyszedł mi do głowy, ja tu mam zeszyt otwarty z cytatami różnymi, bo się przygotowywałam. Przyszedł mi do głowy w ogóle z e, Tischnera taki, taki cytat, który pisał o cierpieniu, e, jako o takim doświadczeniu, w, 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 takiej próbie, prze, 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 cierpieniu ja rozumiem też, w cierpieniu związanym z chorobą, jako próbie, takiej przejściu takiej wewnętrznej próby, po której e, opadają maski i wszelka gra traci sens. I to jest trochę o tym, nie? że gdzieś w tym takim. Granicznym doświadczeniu jest szansa, żeby właśnie przestać się cenzurować, bo to już nie ma sensu. Też cenzurować też w, jakby w ciele. Ale to brzmi jak koniec naszej mm. rozmowy, ale to nie jest koniec naszej <głos> rozmowy, <głos> bo, jeszcze, bo, jeszcze, bo jeszcze sporo. Jeszcze o coś chciałam zapytać, ważne. Czy ja mogę jeszcze odnieść tak, tak. na moment do tego wątku, no z pewnie. którego ja um, jakoś tak um, zboczyłam w um, inną um, ścieżkę, ale chciałam też powiedzieć o tym um, opieraniu się, mm -hmm. na, czyli o tym zaufaniu, tak? tak? To co z perspektywy ruchowej. Można spróbować zrobić przed spotkaniem z lekarzem, lekarką, to taka praktyka fizycznego opierania się. Mm -hmm. Na przykład wykorzystania ściany do tego, żeby oprzeć o nią całe, całe ciało. Oczywiście podłoga jest świetna, bo można się położyć i oddać ciężar, ale po tej pozycji leżącej. Którą no, wszyscy jakoś tak mniej bardziej znamy, choć aktywne oddawanie ciężaru w leżeniu przydaje się nam wszystkim, ale można też właśnie wykorzystać ścianę i zrobić to w staniu, oprzeć się różnymi częściami ciała, poopierać się trochę, rolując się przy, przy ścianie i w ogóle zobaczyć, czy to jest możliwe dla mnie dzisiaj: oprzeć się, wziąć oparcie z, tego, z tej ściany, z tej podłogi, pobadać takie swoje cielesne um, odruchy, też w takiej sytuacji, bo może się okazać, że ja trzymam cały czas i napinam się na tyle, że nie, 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 okej, okay, ściana stoi, ale jednak to ja będę kontrolować tą sytuację. I znowu nie forsowałabym niczego. Może tak jest, może dzisiaj tak jest. Możesz sobie popraktykować pobyć chwilę przy tej ścianie, przy tej podłodze. Może z drugą osobą możesz to zrobić. Cudownie, jeśli masz taką osobę, z którą możesz, o którą możesz się poopierać, z którą możesz popraktykować, ale warto jest sprawdzić, jak to u mnie jest i ewentualnie z taką dużą łagodnością, praktykując, obserwować, czy troszeczkę więcej przestrzeni na to otwarcie się i na to oparcie się pojawia. Mhm. Prosta rzecz. Fajne. Czy, czy twoje mięśnie puszczają Kontrolę, tak. na przykład. Ja, w takim mhm. trudnym okresie y, mojego życia, zauważyłam w trakcie praktyki, właśnie takiej cielesnej, ruchowej, że to jest coś, czego ja najbardziej potrzebuję. Ja właściwie cały czas opierałam się o ścianę w trakcie praktyki. Moi znajomi, z którymi y, praktykuję, y, śmiali się, że ja cały czas stoję przy ścianie i się opieram. Ja tak tego <grym> potrzebowałam. I znowu dla równowagi. To akurat był okres, kiedy ja bardzo dużo z siebie dawałam i opiekowałam się innymi. I dlatego dla mnie. Ten moment, kiedy mogłam trochę dać równowagi, harmonii mojemu, no całemu tym, temu emocjonalno-psychiczno-cielesnemu systemowi oparcie, żeby odpocząć, i oddać trochę um, czemuś, co może mi to oparcie dać. Więc to jest do badania w tym sensie język ruchu, język ciała, może nam mówić też o naszych potrzebach. I może nam pozwalać je równoważyć, balansować? To pociągnijmy może ten, ten wątek i pomówmy o tym, co jeszcze można czerpać z ciała. Bo można, na pewno bardzo dużo, ja bardzo dużo czerpię, akurat mam dobrą praktykę, ale w tej szczególnej sytuacji, kiedy ciało nie, nie pozwala nam wielu rzeczy robić, ogranicza. Nas jakoś. To jednak pewne, że są nadal dostępne i możemy z nich czerpać, możemy sięgać po nie. Na pewno dla mnie taką cielesną bardzo rzeczą jest radość. I czasami radości bardzo trudno jest poszu poszukać na poziomie głowy. Naprawdę jej nigdzie nie ma, naprawdę nie można jej znaleźć. I jedynym sposobem, y, jedynym miejscem, gdzie ona jest, to jest właśnie ku mojemu zaskoczeniu czasami, że naprawdę nie wierzę, ale ona jest, ona się pojawia, właśnie z ciała idzie. Dla mnie ostatnio, ja się, y, ja się ostatnio uczę robić fikołki w wodzie y, z odbiciem <laughs> i po prostu czuję się jak taka młoda foka w tej wodzie, <laughs> bo nie, inaczej to jest te, takie, takie doświadczenie tak radosne, wspaniałe. I właśnie widzę, że nawet jak, jak nigdzie indziej nie ma, to tam wiem, że będzie ta radość. I myślę, że. Że każdy może sobie takie znaleźć, nie? To coś takiego. Piękne to jest, co, co mówisz o tym pływaniu, o tych fikołkach, o tej radości. No, ciało jest. Yy, jakoś bardzo mi się łączy w ogóle z taką kategorią, z taką jakością lekkości. I aha, oczywiście ono aha. często, tak jak rozmawiamy o, o chorobie, chorowaniu, jasne, że to też ono jest jakoś, nie wiem, nośnikiem bólu fizycznego, tak? Oczywiście, natomiast też um, ciało um, w ogóle lubi lekkość, ciało lubi radość, ciało lubi ciekawość. Y, czyli podchodzenie do różnych um, doświadczeń przez ciekawość, z taką, jak ty powiedziałaś o tej młodej foce. <sum> Myślę, że to jest wspaniałe, bo to właśnie jest trochę taka jakość, która się kojarzy mi przynajmniej z, z dziećmi, z, właśnie ze zwierzętami, ta ciekawość, która daje taką możliwość eksplorowania świata, cieszenia się nim, jakoś badania i też takiego dostarczania sobie lekkości i, i, i przyjemności. No Bo to też ciało, poza tym, że może bardzo nas boleć, ale też też przez ciało możemy doznać i dostać przyjemność, mm -hmm, jakieś mm -hmm, ukojenie. Mm -hmm, mm -hmm. Trochę tak jest, że ja tak, jak, jak myślę o swoim ciele, to myślę, to, to, to jednocześnie pojawia się właśnie gdzieś doświadczenie bólu, doświadczenie tego, że się tam, że psuje, że, że, że właśnie te, um, y, że przestaje coś działać, ale z drugiej strony w tym ciele też, ja wiem, że to dzięki, wiesz, ja urodziłam dziecko, to było cudowne doświadczenie. Ja bez ciała bym znaczy, to jest po prostu, to zostaje w ciele, jako taka pełnia tego ciała jakoś. I wiele wspaniałych doświadczeń, które, które dzięki ciału jakby pojawiło się w moim życiu. Znaczy, nie tylko dzięki ciału, znowu nie chcę tego rozdzielać, mhm. nie? Ale to ciało było tym jakby e, odbiornikiem, mhm. <laughs> można powiedzieć, pierwszym. Mhm. E, więc. E, ja już nie mogę tego rozdzielić, tego, że być tylko zła, jakby tylko żałować, tylko, tylko się skupiać na tym, co w tym ciele nie, bo mam też to, co w tym ciele tak i mam to w każdej chwili, bo umiem po to sięgnąć. I tak myślę, że, 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 że to jest tak. Ty kiedyś powiedziałaś, że właśnie nasze ograniczenia są, nasze ograniczenia są częścią naszych możliwości. Coś takiego powiedziałaś. Tak, jakoś hmm. przyszło do mnie mm, takie myślenie, dzięki... Praktyce, mojej własnej praktyce pracy przez ciało yy, i dzięki pracy z ludźmi, że rzeczywiście te ograniczenia składają się na nasze możliwości. A nasze możliwości składają się między innymi z tych ograniczeń. Każdy z nas, każda z nas, jakieś ograniczenia w danym momencie ma. Niektóre są chwilowe, niektóre są na stałe, na zawsze. I no, to jest jakiś taki stan. W ogóle wyjściowy bym powiedziała, zupełnie naturalny, nie? że jakieś ograniczenia mamy. Tyle tylko, że jest jeszcze cały ten kawałek możliwości. I wydaje mi się, że to, co ty powiedziałaś o. To jest w ogóle bardzo fajny pomysł też do jakiejś refleksji, może rozpisania sobie, może narysowania, przemyślenia. Okej, okay, moje ciało choruje jest źródłem właśnie bólu, cierpienia. Jest dużo lęku dookoła choroby. Natomiast też co w moim życiu właśnie fajnego, dobrego wydarzyło się. Dzięki ciału. Przyjemność zmysłowa, doświadczenie, jeśli ktoś, nie wiem, pływa, doświadczenie um, tej wody w jeziorze i słońca na, na, na twarzy mm -hmm. w tym samym czasie w ogóle. Nie? Chłód mm -hmm. i zimno, chłód mm -hmm. i ciepło w tym samym czasie. Słońce i chłodna woda. E, I jeszcze czucie piasku pod, na, na dnie tego tak, jeziora pod stopami. Tak, tak. Czyli bardzo takie zmysłowe, bogate doświadczenia. Każdy będzie miał inną historię, każdy będzie miał pewnie inne odpowiedzi na to. Myślę, że warto też się nad tym um, zastanowić, może to wypisać, szczególnie mm -hmm. w takim trudnym, może kryzysowym w ogóle tak. momencie relacji z własnym ciałem. To jest super pomysł. I myślę też, że warto zastanowić się w takim momencie i też można to wypisać, co ja mogę w tym momencie robić. Okej, okay. być może na zawsze straciłam już możliwość robienia pewnych rzeczy, i to jest bardzo trudne od tego. To w ogóle nie należy uciekać, przy tym, przy tym też trzeba pobyć. To też trzeba temu by się pokłonić, oddać temu szacunek, nie? Trzeba być może to przepłakać, wywściekać się na to. Zdecydowanie. Natomiast można też, kiedy będzie miejsce, gotowość, zastanowić się: a co ja jeszcze mogę? Zrobić. Mimo tych ograniczeń, które się pojawiły w moim życiu, związanych z ciałem. Uwzględniając je. Uwzględniając je. Tak, no właśnie, dokładnie. Taka językowa zmiana, która bardzo dużo robi. To też jest jakiś pomysł. Czyli, co doświadczyłam tak z perspektywy mojej historii, czego dobrego doświadczyłam, ważnego. Dzięki temu, że, mm -hmm. że, że mam to ciało, jestem tym ciałem. Kto, jak tak. kto o tym myśli, ale też mm -hmm. jakie możliwości związane z ciałem mam, mm -hmm. co jest dostępne. Y ale sięg sięgnąć po to nawet na poziomie takim doświadczeniowym. I wiesz, ja jak przechodziłam jakieś takie kilka lat temu kryzys związany z niezgodą na swoją chorobę, y zaczęłam boso biegać. Mm -hmm. Zaczęłam bo sobie biegać, i to nawet nie wiem, dlaczego to było ważne. Nie mm. wiem, dlaczego to. Nie mam pojęcia, ale przypuszczam gdzieś na pewno sensoryczne doznania, z, połączone z jakby ta intensywność tych doznań sensorycznych i połączone z tym, że to jest nat w naturze się dzieje jeszcze. No, nie próbowałam tego nawet analizować. Po prostu mi to dobrze zrobiło, trwało to przez jakiś czas, i jakby wróciło mnie do ciała, wiesz, do, do, do zgody z ciałem. To jest w ogóle mm. genialne, co mówisz, łącznie z tym, e, to, że bardzo mi się to podoba, jakoś mnie porusza i. Łącznie z tym elementem, że zrobiłaś to intu intuicyjnie tak, tak, tak. i też zauważyłaś, że nie masz potrzeby tego analizować. Ktoś może hmm. miałby potrzebę i to jest ok. Ty w tej sytuacji nie miałaś, po prostu sobie na to pozwoliłaś i to zrobiłaś. I to jest też trochę a propos tej cenzury, w której często hmm. jesteśmy, nie? Hmm, hmm, hmm. że um, ty pozwoliłaś sobie na to, żeby. Poczuć, że masz na to ochotę i to było mocno połączone z niezgodą, nie wiem, może z jakąś złością, tak. tak? I pozwoliłaś sobie na to, żeby spróbować. I myślę, że ciało dużo takich podpowiedzi przynosi. I jeśli możemy sobie pozwolić mhm. spróbować, zobaczyć, co będzie, to może z tego płynąć dużo ulgi. Zastanawiam mhm. się, co tobie to zrobiło w sensie. Mhm. To przyniosło mi akceptację gdzieś tam, po, po. było jedno z elementów pracy nad akceptacją, myślę teraz. No i dużo przyjemności. No właśnie. Przyjemności w bardzo trudnym czasie, nie? Tak, I to znowu takie tak, szukanie tak, tak. trochę harmonii, uh -huh. jakiegoś balansu, kiedy jest dużo ciężaru, kiedy jest dużo z perspektywy języka ruchu, to znowu to jest jakaś taka, taki wątek ciężaru, i ten ciężar może być. To może tak na poziomie językowym nieintuicyjnie brzmi, on może być taki silny, mm -hmm. a może być lekki. W kategorii ciężaru. Znajdujemy zarówno lekkość, jak i taką siłę jego uziemiającą, ale czasem przybijającą nawet. Nie? Lekkość, która może być cudowna, zabawna, może też jej być za dużo i to też będzie męczące, a będziemy oderwani od ziemi. Mm. Więc tutaj znowu harmonia. Mm. I ta, kiedy mówimy o lekkości, to, to, to w ogóle przypomina mi się ta kategoria z języka ruchu, z języka ciała naszego ciężaru, mm. który ma. Dwa końca. Mm -hmm. No właśnie, my mamy, my mamy ciężar, i mamy inne jeszcze wymi wymiary, jak to nazwać, jak Ty to nazywasz? Właściwości, może ciało, jako właściwość i jego właściwości. Mm, może mówisz o jakościach. O jakościach mm -hmm. może. Mm -hmm. A kiedy gadałyśmy o wymiarach, bo może o, o tym, y może o tym też warto <śmiech> powiedzieć, <śmiech> bo w kontekście choroby może się pojawiać y no, też. I pojawia się bardzo często taki wątek y, wyglądu i też związanych z tym strat, y, też y, z tym, że nie zawsze, ale często ta choroba jest widoczna. Mm -hmm. Czasem nie. Y, zresztą i jedno, i drugie może budzić różne tak, y, emocje i doświadczenia. Tak, tak, tak. dokładnie. Choroby widoczne, y, choroby widoczne stanowią takie. No taki sygnał dla świata, po prostu, którego nie można przeoczyć, no nie? To jest, myślę tutaj o na przykład utracie włosów w czasie leczenia onkologicznego w chemii, albo myślę o, o łuszczycy, która się pojawia w widocznych miejscach twarzy na przykład. Ale są choroby niewidoczne, w których, w których jest taka, taka dziwna niesprawiedliwość, że świat nie wie, ale po mnie już widać. Tylko świat jakby nie łączy tego z chorobą, ale to nie jest fajnie. Mhm. Wiesz, coś takiego. Tak. Że coś, albo widać, albo nie widać. Coś, coś jest takiego a może chciałabym czasem, żeby było widać, mhm. bo to nie dochodzi do głosu, to jest część mnie. No takie myślę, że na osobną rozmowę w ogóle ten, tak. ten wątek bardzo ciekawy. No właśnie i przy tym wyglądzie, przy tym wątku, że... Coś się zmienia w moim ciele w taki widoczny sposób, jeśli akurat tak to wygląda u danej osoby, no to też mogą się pojawiać i pewnie bardzo często się pojawiają różne emocje związane z tym, że to ciało się zmienia i ono inaczej wygląda. I też, znowu, nie chciałabym generalizować, bo to też jest bardzo indywidualne doświadczenie, ale to, co może pomóc, Warto sobie sprawdzić, to takie trochę bardziej, takie zobiektywizowane myślenie o tym ciele. To znaczy, trochę wyjście z tego języka, z tego myślenia cały czas oceną, nie? to, to ciało, nie wiem, grube, chude, wysokie, niskie i tak dalej, i tak dalej. To cały czas jest związane z jakąś taką, wiesz, z jakimś takim w sumie nacechowanym oceną i oczywiście, w tej kulturze w której żyjemy no to to jeszcze są standardy i tak dalej natomiast takie bardziej zobiektywizowane myślenie i mm, mówienie czy nazywanie tego ciała y, może być pomocne znaczy y, myślenie kategorią długości myślenie kategorią szerokości i kategorią głębokości czyli naszymi wymiarami mm -hmm. y, i też po doświadczanie, popraktykowanie tego, jak ta moja długość, szerokość i głębokość przemieszcza się po ulicy. Zwrócenie mm -hmm. na to uwagi. Może być trudno zauważyć to wszystko, ale mm -hmm. poobserwowanie, um, idąc na przystanek mm -hmm. czy do lekarza, tak? Jak, jak ta moja długość? W ogóle jak to jest? Jak ta moja długość przemieszcza się o ulicą? Jak to jest, jak ta e, tak, jak ta moja e, szerokość, jak jestem w jakiejś przestrzeni, ile to jest, ile to mm. zajmuje w tym studio, ta, ta, ta moja szerokość. A w ogóle to jak ja czuję swoją głębokość? To jest często taki wymiar, który ludzie bardzo pomijają, mm. bo właśnie jesteśmy w tym patrzeniu, więc widzimy wysokość i jak, jakąś taką bryłę, nie? którą mm -hmm, oceniamy, mm -hmm. jaka ona jest. A głębokość? Cudowny wymiar. Bo zobacz, głębokość daje nam poczucie, brakujący element, żeby poczuć przestrzeń wewnętrzną. Czekaj, tego nie czuję jeszcze. No powiedzmy, od czubka nosa do uh -huh. potylicy. Jakbyś poczuła na tej osi swoją głowę. Od pępka gdzieś do tego dolnego odcinka pleców. Muszę poćwiczyć. Długość, szerokość łatwiej. Mhm. A to trochę wyobraźni mi tu gdzieś brakuje, albo czegoś... Myślę, że może takie praktyki, może. tak, mm -hmm. tak, tak, zdecydowanie mm -hmm. w trakcie jakiej, jakiegoś ruszania się może być łatwiej to, to poczuć. Wiele osób ma z tą, ma zerwaną więź z tą swoją głębokością, a to jest naprawdę, no, taka, taki wymiar, który sprawia, że zobacz, odzyskujemy mm -hmm. przestrzeń wewnętrzną, mm -hmm. która w ogóle tam mm -hmm. jest miejsce. Mm -hmm. I teraz... Ta przestrzeń wewnętrzna to też jest kategoria z języka ciała, z języka ruchu. No i to jest w ogóle też piękne miejsce, bo to jest miejsce na nas, na jakieś nasze ważne sprawy, nasze marzenia, nasze emocje. To też jest taka przestrzeń, do której wpuszczamy albo nie wpuszczamy różne osoby, świat. Nie? To zetknięcie, ta granica między przestrzenią wewnętrzną a mm. przestrzenią zewnętrzną też bardzo ważne i, i ciekawe miejsce do eksploracji. Temat na osobną rozmowę. Tak, my zrobimy cykl podcastów. Ja muszę <noise> zrobić z Tobą cykl rozmów. To nie może się skończyć na jednej rozmowie. Dzisiaj, dzisiaj już chyba nie mamy czasu na więcej i tak katamy dłużej. Jeszcze Zuza, przyniosłaś książki, może, może chciałabyś. Po prostu powiedzieć te, o tych książkach, które mamy tu na stole, bo, bo może ktoś, kto nas dzisiaj posłuchał, będzie chciał sobie jeszcze doczytać, rozszerzyć tak. wiedzę, zanim nagramy te podcasty kolejne. Przyniosłam, bo mm, poprosiłaś mnie, żebym też spróbowała jakoś tak praktycznie. Praktycznie, było, bardzo było praktycznie. Okej, okay, cieszę się. Bo, mm, przyniosłam kilka książek. Cztery. Było mi bardzo trudno hmm. wybrać. Wybrałam takie, które właśnie zawierają w sobie taki praktyczny aspekt. Nie będę o nich dużo mówić. Pierwsza to jest książka Petera Lewina i Maggie Phillips. Uwolnić się od bólu. To jest program leczenia bólu oparty na świadomości ciała. No, Peter Lewin, osoba, wielu osobom, wiele osób może ją kojarzyć, bo to jest twórca somatyki, Experiencing, a Maggie Phillips to jest psychoterapeutka i psycholożka kliniczna i oni stworzyli taki, um, taki program um, właśnie leczenia bólu, który się opiera na świadomości ciała i tutaj jest wiele um, ćwiczeń. Stanley Rosenberg, terapeutyczna moc nerwu błędnego. Praca z ciałem oparta na teorii poliwagalnej. W ogóle teoria poliwagalna i cała seria książek, które, po które można sięgnąć. Pewnie też jest dużo w internecie na ten mhm. temat. Ja akurat mało korzystam z takich źródeł w social mediach, więc niczego konkretnego nie polecę. Uważam, że ta książka jest warta um, przejrzenia. Poczytania, tutaj są ćwiczenia. Mm -hmm, mm -hmm. Oddechowe chyba głównie, co? Przy e, nie tylko lewie błędnym, nie? Nie tylko, nie tylko. Nie tylko. Mm -hmm, tak, no, tak. Tutaj, tutaj są zdecydowanie też y, takie, które jakoś y, angażują y, dotyk, taki autodotyk, y, trochę ruchu. Mm -hmm. Tak. Taniec jako sztuka uzdrawiania. Anna Halpin, no to w ogóle wspaniała postać, tancerka, nauczycielka, i taka osoba, która ona sama chorowała na raka i pracowała z ludźmi chorującymi na raka. Ta książka to jest trochę zapis takich jej doświadczeń um, właśnie z prowadzenia programów um, dla ludzi chorujących na raka. No i też są tutaj ćwiczenia konkretne, więc praktycznie. Hmm. Wspaniała postać. No i książka Everybody is Abady, Karen Stad i Laura Cox to jest taki prosty, myślę, taki podstawowy podręcznik, który może być wprowadzeniem do analizy ruchu właśnie tego systemu Lawan Bartonie Movement system. Bardzo ciekawy ruch. Ja jestem jakoś związana y, akurat z tym podejściem, a Karen Stad jest jedną z moich nauczycielek i moją superwizorką, więc z przyjemnością polecam jej książkę. Wiem, że trwają prace nad przetłumaczeniem i wtedy ta książka może będzie dostępna po polsku i taniej, bo y, rzeczywiście jest to spory wydatek. Mm. To, y, no i tak, te cztery książki, które jakoś y, zawierają w sobie ćwiczenia i to, co można samodzielnie zrobić bez różnych ekspertów, ekspertek, specjalistek, specjalistów, terapeutów, samodzielnie. Bez nas, Zuza. Bez nas, tak. I do tego zachęcamy. I zachęcamy wszystkich do, do tego, żeby byli w swoim ciele jednak, mimo wszystko. Um, Zuza Sikorska-Borowska, dziękuję Ci bardzo za obecność. Dzięki, dzięki za rozmowę. Dziękuję. Ja się nazywam Ania Harko. Do usłyszenia. To już koniec odcinka. Dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami. Więcej informacji o zdrowiu i chorobie znajdziesz w portalu Hello Zdrowie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Jak chorować i nie zwariować. Alia Harko.